A dziś w licytacjach w ciemno. Nietypowy odcinek. Zresztą zobaczcie sami. Otwieramy paczkę. A w paczce coś, czego jeszcze nie było. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. A co to takiego? Znawcy na pewno już wiedzą. Tym razem wylicytowałem 5 głośników nietestowanych od Logitecha. Zobaczymy, czy któryś z nich będzie działał i potem będzie podsumowanie, czy się opłacało. Także taki nietypowy materiał. Lecimy. Tutaj do testów mamy urządzenie. Będziemy sprawdzać, bo prawdopodobnie to są już starsze sprzęty. Baterie są siadnięte. Powerbank. Przygotowałem zestaw kabli, bo nie wiem, który będzie lepiej pasował. Nóż nam się już nie przyda. Raziowy sprzęt do rozbiórki. I nie pozostaje nic innego. Może zaczniemy od tych mniejszych. A, i telefon jeszcze. Ok, telefon też jest. Zobaczymy najmniejszego. Jak to z nim wygląda? Tutaj logo firmy, od której zawsze licytuję. Nie wiem właśnie, czy nie pokazać Wam, ale kto chciał, na pewno już wie, skąd biorę sprzęt. Może później Wam to pokażę. Firma L Recycling, także pozdrawiam. Firma z Danii. Nie wiem, czy będą rozumieć. Wszystkie laptopy, które u mnie oglądacie, 99% sprzętu biorę od nich. Także dobrzy sprzedawcy, jak mogę polecić. Zresztą widzieliście sami nieraz pewnie. To lecimy z pierwszym sprzętem. Nie wiem, jak się go włącza. Dobra, wiem. Bardzo łatwo. Chyba nawet się włączył. Spróbujemy się połączyć. Dźwięk jakiś już jest, ale to... Critical battery, please charge. Aha, critical battery. Dobra, bateria umiera. Teraz zobaczymy, czy mi się połączy z urządzeniem. Czy go wykryje. Dziwnie, wykrył bardzo dużo urządzeń, ale reszta jest chyba wyłączona. Pomału. Powiem Wam, że nawet nie wiem, jakie to są modele. Może gdzieś tu za chwilę doczytam to. Ale taki zgrabny sprzęcik. Zobaczymy, jak to będzie grać. Okej, okay. Nie wiem, przy ładowaniu to ma stać tak. W sumie mogłem tu rozstawić drugi aparat, żebyście widzieli prąd ładowania. Nie wiem, czy tak zrobimy. Ale zaraz Wam powiem. No, mamy to. Ładuje się bardzo małym prądem, ale się ładuje. Dziwnie. Ale tak może być, bo w sumie bateria jest do zera wyjechana. Nie wiem, gdzie mam drugi aparat. Aha, nie mam karty pamięci. To Wam nie pokażę. Ale spróbujemy się połączyć i zobaczymy, jak to gra.
Dźwięk dziwny. Oj, oj, oj. Skąd mam tyle nieznanych urządzeń? Przecież wy jesteście chyba wyłączone. Ty się nie świecisz. No, w szoku jestem. Nic, będziemy się łączyć po kolei, bo nic się nie wy... No, przywitanie ładne, ale... Wolałbym się połączyć z tobą. Teraz się wyłącza. Teraz się łącza. A jak się paruje? Nie wiem, połączymy się z pierwszym lepszym. Nie wiem, ile urządzeń tu mam Bluetooth. Przynajmniej o żadnym nie wiem. Pewnie jakieś podsłuchy. Z tym się nie można połączyć. Bateria się ładuje. 18 mAh już pożarło. Z tym też nie możemy połączyć. No jest bardzo dziwne. Ostatnie. To też nie. Pstryczek, nogiczek. Low charge. I co? Tego chyba odpuścimy, bo szczerze powiedziawszy, na chwilę obecną nie wiem, jak się z nim połączyć. Może być uszkodzone coś. Polecimy z tym. Ultimate Earth się to nazywa, ale producent to jest właśnie Logitech. Nawet tu pisze Logitech, model jakiś. O, jest. Bluetooth Speaker Boom 3. Brawo. A to był... Później to dodam do opisu. W opisie przy licytacji pisało. A tu nie wiem, bo jest to tak małe, że nie będziemy przeciągać. Próbujemy drugi. No, tu ciekawiej. Drugi to jest totalny trup. Czy tak jest? Zaraz zobaczymy. Jest reakcja na ładowarkę, więc okej. Okay. Przywitanie też jest. Dioda. Dalej patrzę w ekran, sorry, ale przyzwyczajenie. Przeważnie się tam patrzy, gdzie coś się dzieje. To use this feature, please make sure your app is running and can access the internet. Coś nam pani powiedziała. Który to jest włącznik? Już teraz zgłupiałem. Aha, ty jesteś włącznikiem. A ty... No, prąd ładowania jest... Tak jakby go nie było. Więc bateria jest chyba... trupem. Jest tylko ciekawostka, bo jest dalej jedno urządzenie więcej. Ale bez nazwy. Dziwnie się zrobiło. Okej, okay, z tym się nie możemy połączyć. Z tym też. Z tym też.
Aż się coś zacięło. Ciekawie się zapowiada. To będzie. Use this feature. Please make sure your app is running and can access the internet. Aha, aplikacja czy jest uruchomiona? Aha, jaka to aplikacja? W taki sposób pewnie się połączymy. Już szukamy sklep Play. To był model. Boom 3. Jest. UE Bloom Ultimate Logitech. Zainstaluj. No, powiem wam, że tego nie wiedziałem. Że nie można się połączyć. Miałem parę głośników, ale... Także zapowiada się ciekawie. Choć... Prąd ładowania to jest zero. Kolego, fajnie, że działa, ale może jest naładowany, bo go włącza mnie tym guzikiem. O, właśnie, może jeszcze być tak. Dobra, zainstalowano, uruchom. No i mamy głośniki do wyboru. Teraz boom 3. Ma mrugać dioda. Please make sure power Bluetooth button is blinking in 4. Jest instrukcja. Mruga, ok. Później włączamy Bluetooth. Boom 3. Jest. Połączono. Znaczy się łączenie. Brawo. Co mam w opcjach? Spoko. 70% baterii, więc podłączmy go. Albo dobra, nie wiem czemu taki mały prąd pobierał. W sumie nieistotne. Włączmy muzykę. Co tu mam jeszcze w ustawieniach? Aplikacja English, French, Espanol i Deutschland. To English powinno wystarczyć. Dobra, aplikacja może, no, equalizery. Nieźle. No to już jest tak ze smakiem, bym powiedział. Dobra, włączamy. To puszczę coś może z mojego, jakiś mój film. A polecimy gminne zawody. Posłuchamy tej piosenki. To działa ten koleżka. Max. Lepiej gra, bo jest wtedy taki soczysty dźwięk, mięciutki, fajnie gra. Ta sztuka wygląda na sprawną, czyli booma trzymamy załatwionego. Potestuję jeszcze baterię, bo nie jestem pewny, jak ona się zachowuje do końca. Spróbuję naładować, rozładować, ale to nie będziemy tego robić teraz. Odkładamy tego delikwenta. Aha, to jest guzik funkcyjny, fajnie, to jest power. A to już dużo mówi mi. Czyli sprawny odkładamy tutaj. Koleżkę numer jeden. Spróbujemy jeszcze raz połączyć, bo teraz już troszkę więcej wiem. Naprawdę uczę się z wami. Czyli to jest power. Najpierw powerbanka odpalimy, żeby to się ładowało. Ładuje. Aha, dobra, ten jest chyba inaczej działa. Ten się włącza pewnie guzikiem tym.
I dopiero teraz możemy go wyszukać chyba, tak? On ma jakieś dziwne problemy właśnie. Muszę przyznać. Ale okej, wyszukamy go w aplikacji. Może aplikacja nam coś więcej powie. Bo przedtem też tego nie wiedziałem. No i teraz prąd ładowania też jest mega dziwny. No, jest tak 0,30, więc też nie za dużo. Można go włączyć z aplikacji. Wow. Ciekawy ten koleżka jest. Turn off. Ty teraz nie, kolego. Teraz szukamy ci przyjaciela. Gościuwa jest wyłączony. A w aplikacji... Ciekawe, czy jak zbliża będziecie to widzieć. Wątpię w to. A w aplikacji mamy 70% naładowania baterii. Aplikacja cały czas go widzi. Taka ciekawostka. Ale jak połączyć drugi z tobą teraz? O! Tu się kolega zameldował. Inny dźwięk, nie wiem, co sygnalizował tamten dźwięk, taki jakby zepsuty. Ale teraz mamy go, to jest Boom 2. O, proszę Państwa, tak wygląda Boom 2. Nie miałem też o tym pojęcia. Teraz chyba stoi na głowie, ale to tam do testów nie przeszkadza. Oczywiście parujemy Cię szybko i sprawnie. No to lecimy teraz z tą samą piosenką. Aha, nie, jeszcze sobie zobaczę w aplikacji, czy teraz aplikacja go widzi. Jest możliwość dodawania ilość tam głośników, ale nie wiem, czy różne serie też tak działają. To jest Boom 3. Jest Boom 2. Critical Battery mi pisze. No co ty? No i tu może być problem z tą baterią. Coś mi tu jeszcze Speakers Update. Wow. Można sobie go zupdate'ować. No zróbmy tak. Update now. Yes. A, najpierw musimy go naładować, no jasne, zabezpieczenia, spoko. To dobra, to lecimy teraz z Boomem 2, z tą samą piosenką na YouTubie, bo jednak ATB to chyba za wiele dla YouTuba. I lecimy od początku. Max. Że nie wiem, czy ten mniejszy nie jest głośniejszy jak tamten. Fakt, że tam jest chyba lepszy ten bas, ale ten gra nieźle, naprawdę. I jeżeli bateria zacznie się ładować, ok, tu przerwiemy to. To mamy dwa sprawne. Już patrzę, co tam pisze mi o baterii. Cały czas jest critical. A więc ten musi trafić dłużej na ładowarkę. Będę próbował naładować tego. Tamten ma 70% cały czas w aplikacji. Są teraz widziane dwa. Spoko ta aplikacja jest. Ponoć można łączyć je ile tam się chce. Też to sprawdzimy. Mamy 5. Tylko, że nie wszystkie miały być sprawne. Okej. Ten ma jeszcze jakiś update można zrobić, ale to dopiero po naładowaniu. Dziwne, że nie pokazuje ładowania baterii.
choć pobiera prąd. A spróbujemy go podłączyć do szybszego portu ładowania. Quick Charge, wątpię, że on się tak połączy. Nie, dalej mam 5 V. Więc szybszy port nic nie daje. Dobra. Drugi koleżka prawdopodobnie będzie działał, ale na razie też go odkładamy. Ten kabel to tu tylko zawadza na razie, okej. Okay. No i dobra, jest kolega numer 3. No, taki ten już widać podniszczony, aczkolwiek nie wiem, czy on jest taki pobrudzony. To się myślę umyje, mają być jeszcze wodoodporne na dodatek. Trzeci, sprawny. To ciekawe, które są niesprawne. No ale okej, łączymy się. Teraz już wiem, jak to zrobić. Nie, żebym się chwalił, ale wiem. Może ktoś z Was używa tego typu głośników? Napiszcie. Czy jesteście zadowoleni? Ja tak naprawdę ryzykowałem. W życiu nie słyszałem, jak to gra. Czytałem tylko opinię i stwierdziłem, że jak jest tyle do wylicytowania, to biorę wszystkie. No i tak się stało. I to jest ten sam model, co czarny. Boom 3. Nie wiem, na ile mam baterii w aparacie. Mam nadzieję, że mam. No tutaj parowanie się odbywa. Nie można połączyć. O, i są pierwsze problemy. Jeszcze raz. Udało się. Nie wiem, za drugim razem, ale się udało i wykrywa mi już teraz 3 głośniki. Mamy boom 3, boom 2 i boom 3. No i też ma 70%. I fajnie. Jest niebieski, ikonka też jest niebieska. Czarny to czarny, a niebieski to niebieski. To lecimy. Ma 70%. I powtarzamy zabieg. Włączamy piosenkę z YouTube'a. Czy wszystko z nim ok? Świetnie. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Sprawdzę jeszcze, czy wykrywa się ładowanie, bo w tym pierwszym nie sygnalizował ładowania. Może wina kabla? No, ten pokazuje, że ładuje 0,22 ampera. A jeszcze zobaczmy, jak to wygląda z aplikacji, bo ja nie mam pojęcia, więc ciekawe, czy pokaże, że jest ładowanie, czy nie. Bo jeden cały czas pokazuje critical. O, i tutaj też update jest. A nie, przepraszam. Update był tam tego cały czas. Ten ma wszystko świeże. A, i tu się świeci, że ładowanie trwa. Okej. Okay.
To jeszcze spróbujemy tak. Trzy sprawne, za chwilę przeczytam, co w nich nie było nie tak. Gorsze, że słońce zachodzi i coraz gorzej mnie widzicie. Będę musiał włączyć chyba oświetlenie, bo później będzie problem z obróbką materiału. Tutaj teraz też wskoczyło. Ja sobie włączę przez aplikację, czy ona już go widzi. Bo powiem, że aplikacja jest dość sprytna. Jak na pierwszy raz z niej korzystam. Widzi ładowanie. Nie wiem, dlaczego przedtem nie było. A więc powiem Wam, że chyba trzy są ok. Ale no... To są mocniejsze wersje. To są mega boom. Tylko wersja 1. Ale co mi tam? 1, czy 2, czy 3. Zaraz. Ja sobie rozmontuję ładowanie, bo nie wiem. Nie wierzę, że wszystkie będą sprawne. Chyba, że ktoś tak jak ja. Tutaj dźwięk przywitał taki dość mocny, powiem Wam, taki. No właśnie. Troszkę taki inny dźwięk przywitał mnie. Czerwone DD świeci. Oznacza to. No, powiem Wam, tu jest dźwięk potężny. Ale nie mówię, że te wcale źle grają, ale to się przetestuje później. Mega boom. Połączono. No, parowanie ok, ale znaleziono w końcu. Takimi pięcioma pewnie imprezkę można zrobić. No, parowanie coś długo nie można połączyć. Dalej problem jak z tamtym. Próbujemy jeszcze raz. Czyżby się zaczęły problemy? Nie, jest. Paruj. Brawo. 10% baterii. To nieźle. No i w aplikacji pokazał się niebieski. Mega boom. No teraz już pisze critical battery. O, i tutaj mamy updates. No to będziemy mieć co robić. Dobra, to lecimy z szybkim testem. Nie wiem, czy on na 10% odpali się na maksymalnej głośności. A więc dajmy ładowareczkę. Wow, 1 amper przy 5 V. No i to jest ładowanie. Tu podejrzewam, że jest już inna bateria. Ale zobaczymy, jak z tamtymi. No i uwaga, bo to może być mocne. No powiem Wam, ten gra już naprawdę fajnie. Czuć moc. Ale... Miało być inaczej. Mieliśmy to rozbierać. Został ostatni. Zaraz zobaczymy, co z nim się dzieje. No i teraz zamiast 10% skoczyły critical battery. Ale to nic. Potem będziemy ładować wszystkie. Sprawdźmy ten ostatni. Chyba, że będziemy w którymś wymieniać baterię.
Jeszcze tego nie wiem. Patrzcie, jaka to jest różnica. Mega boom. Boom 3. Boom 3. Oczywiście wszystkie są do czyszczenia. I boom 2. No boom 2 jest najmniejszy, ale wcale bardzo się nie różni od tych. Ale no ten już ma inny dźwięk. Przechodzimy do ostatniej sztuki. Wiem, wiem. Słońce zachodzi. Pewnie nam zagra. I taki to będzie odcinek. Mamy trupa. Chyba mamy trupa. I wskazania. Ładowarki też tak pokazują, że ten jest trupem. A więc podsumowując, jak było widać w materiale, wszystkie głośniki już są sprawne, a więc szukali mnie tak naprawdę. Nie rozkręcamy. Nie lubię psuć tego, co działa. Potestowałem, jest już w sumie tydzień później, więc potestowałem pojemności, ile każdy z tych głośników ma. I ciekawostka, przeczytam, bo nie pamiętam. Później wkleję do każdego głośnika, ile to było. A więc tak, Boom 2 osiągnął 2743 mAh. Tu się powinno gdzieś zaświecić. Lecimy dalej. Boom 3 osiągnął 2760. Też się tu gdzieś zaświeci. Mega boom czarny osiągnął 10657 mAh. Osiągnął największy wynik. Do tego mega boom niebieski osiągnął 7940. To jest drugi najlepszy wynik. I na samym końcu był test ostatniego, który osiągnął 2920 mAh, czyli ten z najmniejszych osiągnął najwięcej, choć tu są małe różnice. Ten jest naprawdę mega. Co Wam mogę więcej powiedzieć? Głośniki grają mega świetnie, aplikacja działa jeszcze lepiej. Można włączać wszystkie na raz. Także bajer naprawdę nie z tej ziemi. Można by to było właśnie nagrać, jak to działa jeszcze Wam. I co więcej, w następnym materiale wrócimy do laptopów, ale zamówiłem też następny głośnik. Jak się będzie materiał podobał, łapka, komentarz, subskrypcja i będziemy testować też głośniki, cały sprzęt elektroniczny. Taka ciekawostka. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć! Spróbuję Wam to jakoś tak pokazać. Spróbujemy ostrość. Jest. Dobra, mam nadzieję, że mnie słychać. A więc tak. Działanie aplikacji. Świetnie to działa. W aplikacji widać, mimo wyłączenia głośników, każdy ile ma mocy. Do tego mogę każdy z nich wywołać. Włączyć z aplikacji. I jest. Boom 3. Włączony, słychać było sygnał. I aplikacja wygląda tak. Tutaj jest główny głośnik. Do niego możemy dodać na przykład głośnik. Ten. Nie wiem, jak to wyjdzie. Strasznie ruszam tą ręką. Ale no, musicie mi wybaczyć. I mamy dwa. Jeżeli są dwa te same, to możemy ustawić tryb stereo. Dorzucamy jeszcze ten, ten i ten. I teraz wszystkie się tam uruchamiają i zaraz będą wszystkie działać. Trzy są już połączone, dwa jeszcze nie. Chwilkę to schodzi. Ale nie ma się co dziwić. Cztery już są. Wszystkie są. I teraz możemy puścić muzykę na wszystkich. Włączymy to, co leciało w testach.
teraz dźwięk jest z wszystkich głośników dostępnych, czyli z 5. Sorry, że tak to nagrywam. Miało być z tamtej kamery. Ale niestety dwie baterie się rozładowały. Nie przygotowałem się. Ta też mi już wysiada. Ale mam nadzieję, że to, co chcecie, to zobaczycie. Dźwięk jest naprawdę super. Do tego zaraz wam pokażę. Są equalizery. Jest już późno, więc nie mogę szaleć. Okej, okay. To już teraz nieistotne. Pokażę wam jeszcze w aplikacji. Jesteśmy w aplikacji, wszystkie głośniki. Tutaj mamy equalizer i ustawiacie, macie parę trybów z aplikacji. I możecie też ustawić swój tryb. Także naprawdę ciekawe głośniki. No i chyba wszystko z ciekawostek.